Witamy Państwa, widzów przed telewizorami z racji prowadzonej transmisji w programie lokalnym Telewizji Kablowej Bartsat. Witamy także internautów śledzących kanał Telewizji Kablowej Bartsat na YouTubie czy na profilu na Facebooku. Oraz witamy publiczność zgromadzoną w sali widowiskowej Bartoszyckiego Domu Kultury na debacie wyborczej przygotowującej do wyborów samorządowych. A witają Państwa Marzena Bukowska i Paweł Trzak. W niedzielę 7 kwietnia w lokalach wyborczych oddamy swój głos w wyborach samorządowych. W naszym regionie każdy z uprawnionych wyborców otrzyma 4 listy. Z kandydatami na wójta czy burmistrza miasta na różowym tle, kandydatami na radnych sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego na niebieskim tle, z kandydatami na radnych do Rady Powiatu na żółtym tle i z kandydatami do Rady Gminy Miejskiej czy Wiejskiej na szarym tle. By dobrze wybrać, warto bliżej poznać programy wyborcze komitetów wyborczych, a wraz z nimi oczywiście ich kandydatów, ubiegających się m.in. o mandat radnego do Rady Powiatu Bartoszyckiego, których 7 kwietnia obdarzymy mandatem zaufania. I właśnie z tą grupą kandydatów spotykamy się podczas dzisiejszej debaty wyborczej poświęconej samorządowi powiatowemu. Dodajmy, że o mandat w 17-osobowej Radzie Powiatu Bartoszyckiego ubiega się aż 102 kandydatów. Podczas dzisiejszej debaty poznamy zaledwie kilkoro z nich, którzy reprezentują nie tylko swoje lokalne środowiska, ale przede wszystkim komitety wyborcze, z których startują w wyborach samorządowych. W naszym regionie mamy 5 komitetów wyborczych, choć nie we wszystkich okręgach komitety wystawiły swoich kandydatów. Nim rozpoczniemy debatę wyborczą, poznajcie Państwo kilka obowiązujących zasad regulaminowych. Debata podzielona jest na 3 części, co wynika oczywiście z bloków tematycznych, a w każdej części przewiduje się następujący schemat. Minutowa autoprezentacja kandydata. Będą po 2 pytania w danym obszarze tematycznym. Tu kandydaci na odpowiedź będą mieli po 2 minuty. Pytanie od mieszkańców. Kandydaci będą mieli na odpowiedź 1 minutę i ten blok zamknie podsumowanie wszystkich wypowiedzi, czy też ustosunkowanie się do wypowiedzi kontrkandydatów. Czas na odpowiedź 1 minuta. Wracając do pytań mieszkańców, zostały one przesłane drogą mailową, a część z nich Państwa pytań wrzuciła tuż przed debatą i będą one na bieżąco losowane. Nie zostaną odczytane te pytania, które będą wykraczały poza przedmiot dzisiejszego spotkania lub będą dotykały spraw osobistych kandydata. Ponadto wszystkich zebranych prosimy o zachowanie kultury tak wypowiedzi, jak i im przysłuchujących się. Dla sprawnego i czytelnego dla wszystkich przekazu. Zatem nie przedłużając, zapraszamy na debatę wyborczą. Rozpoczynamy istotną część debaty wyborczej dziś z udziałem kandydatów ubiegających się o mandat radnego do Rady Powiatu Bartoszyckiego. Zgodnie z zapowiedzią trzymamy się pewnego schematu organizacyjnego. Na początek, tak jak zapowiadaliśmy, zaczynamy od autoprezentacji. Przed debatą kandydaci wylosowali miejsca zajmujące te miejsca na scenie dla swoich komitetów wyborczych. Stąd też miejsce pierwsze wylosował Komitet Koalicyjny, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Miejsce drugie wylosował Komitet Wyborczy Samorządność Plus. Miejsce trzecie wylosował Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast miejsce czwarte wylosował Komitet Wyborczy Wyborców Bartoszyce 2050. Jak Państwo widzą, jest jeszcze jedno wolne miejsce. Z możliwości udziału w debacie nie skorzystał Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa. Proszę Państwa, przed nami, właściwie w naszym studio albo też na scenie Bartoszyckiego Domu Kultury witamy już kandydatów poszczególnych komitetów i zaczynamy od
autoprezentacji. Jako pierwszą poprosimy o autoprezentację panią Elżbietę Zabłocką, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Czas na wypowiedź, minuta. Witam państwa bardzo serdecznie. Zostałam już przedstawiona, nazywam się Elżbieta Zabłocka. Jestem bartoszyczanką od urodzenia, ale również i z wyboru, bo miałam różne propozycje wyjazdu, zostałam w Bartoszycach. Od 36 lat jestem związana z oświatą. Pracowałam i w przedszkolu, i w szkole podstawowej, i w gimnazjum. Od 3 kadencji jestem radną Rady Miasta Bartoszyce i z determinacją zawsze dbałam o to, żeby potrzeby mieszkańców były zaspokajane. Jestem nauczycielką i na pewno państwo się dziwicie, co ja tu w ogóle robię, bo jesteśmy w bloku rolnictwo i gospodarka. I tu państwa zaskoczę, bo od 5 lat wspólnie z mężem prowadzę pasiekę. Jesteśmy specjalnym działem rolnictwa. W tej chwili mamy 150 pni pszczelich. Także dobrze wiem, z jakimi problemami boryka się rolnictwo. Startuję do Rady Powiatu po to, żeby wszystkie... Panie, bardzo przepraszamy. Tak jak mówiliśmy, obowiązuje nas czas minutowy. To zostawię na podsumowanie. Czas państwo widzą na dole ekranu. Żeby ta debata przebiegła sprawnie, niestety jesteśmy zobligowani do tego, żeby trzymać się tych czasów. Przed nami 3 bloki tematyczne, więc będzie dużo czasu do tego, żeby się wypowiedzieć. Jako drugiego prosimy o wypowiedź, a właściwie o autoprezentację pana Marcina Matujonasa, reprezentującego Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Plus. Szanowni państwo, nazywam się Marcin Matujonas, jestem mieszkańcem Bisztynka. Moja kariera zawodowa wyglądała w ten sposób, że przez 15 lat pracowałem w Poczcie Polskiej. Ostatnie lata w Poczcie Polskiej zajmowałem się głównie dystrybucją ubezpieczeń rolniczych i z sukcesami tutaj tą działalność prowadziłem, gdyż w 2019 roku zająłem 4. miejsce w Polsce pod względem przychodów właśnie z tego tytułu. W 2020 roku zająłem 3. miejsce w Polsce. I jednak zmiany strukturalne w Poczcie Polskiej doprowadziły, że podjąłem decyzję zmiany pracy. Od 2021 roku pracuję w Zarządzie Dróg Powiatowych, a od 30 października dzięki Wysokiej Radzie zostałem wybrany na wicestarostę powiatu bartoszyckiego, za co serdecznie radnym dziękuję i obecnie pełnię tę funkcję. Więc dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I o autoprezentację prosimy pana Jana Zbigniewa Nadolnego, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję. Witam serdecznie państwa. Nazywam się Jan Zbigniew Nadolny. Z samorządem związany jestem już od 30 lat, bo w 1994 roku zostałem po raz pierwszy wybrany na radnego Rady Miasta i tak przez 3 kadencje właśnie w tym mieście sobie funkcjonowałem. Potem kolejne 4 to już powiat. Kadencja 2006-2010 jako starosta, 2010-2014 jako etatowy członek zarządu, 2014-2018 jako wicestarosta, no i teraz w tej najdłuższej kadencji 2018-2024 kolejne funkcje, pełnię funkcję starosty. Szanowni państwo, oprócz tego, że z tym samorządem jestem tak długo związany, to przez 18 lat również prowadziłem własny biznes. I myślę, że właśnie tamta działalność nauczyła mnie umiejętności wielu, między innymi menedżerskich, zarządzania. Dlatego też uważam, że w samorządzie się już sprawdziłem i chciałbym jeszcze dokończyć pewne plany, które mam przed sobą, a o których pewnie będziemy mogli jeszcze potem porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I o autoprezentację prosimy pana Mariana Wietraka, reprezentującego Komitet Wyborczy Wyborców Bartoszyce 2050. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mój życiorys zawodowy będzie bardzo krótki. Ponad 40 lat wykonywałem zawód prawniczy, radcę prawny, a z przerwą 15-letnią, kiedy zarządzałem spółdzielnią mieszkaniową budowlani w Bartoszycach. Jeżeli chodzi o moje życiorys samorządowy, to ważniejsze, byłem burmistrzem przez pewien okres. Również byłem członkiem zarządu gminy Bartoszyce, jak również obsługiwałem gminę wiejską Górowo i Ławeckie jako radca prawny. Wydaje mi się, że to jest wystarczające. Jak widać, w tym życiorysie brakuje samorządu powiatowego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Za nami pierwsza część debaty, czyli autoprezentacja kandydatów. Teraz przechodzimy do pierwszego bloku pytań, a mianowicie gospodarka i rolnictwo. W tym obszarze będą dwa pytania do każdego z kandydatów. Pierwszy na pytanie będzie odpowiedział pan Marcin Matejunas z Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządność Plus. A pytanie brzmi: jakie kluczowe inwestycje widzieliby Państwo w nowej kadencji samorządu? Co według Państwa jest priorytetem mającym wpływ na rozwój powiatu bartoszyckiego? Czas na odpowiedź, dwie minuty. Tak jest. Szanowni Państwo, z pewnością kluczowymi inwestycjami powiatu bartoszyckiego są niestety drogi. Ze względu na to, że mamy tych dróg bardzo dużo, zarządzamy jedną z największych sieci drogowych w województwie warmińsko-mazurskim i największą siecią drogową na terenie powiatu bartoszyckiego. I biorąc pod uwagę to, że struktura powiatu bartoszyckiego to jest 73% gruntów rolnych, więc ten transport i poruszanie się pojazdów jest bardzo istotną rzeczą. Więc myślę, że kontynuacja tych działań inwestycyjnych, przypomnę, że w obecnej kadencji zostało wyremontowane 83 km dróg. Jest to jednak, nawet nie zbliżyliśmy się do połowy, gdyż 113 km dróg zostało wyremontowane w latach 2009-2018. W ostatnich latach 2018-2024 zostały wyremontowane te 83 km, co nawet nie stanowi połowy tak naprawdę tego, co mamy do zrobienia, więc myślę, że tutaj jest główny nacisk na drogi, a za tym pójdą na pewno jakby poprawa warunków inwestycyjnych, poprawa warunków gospodarczych, tak? Bo musimy mieć świadomość, że każde przedsiębiorstwo liczy się z kosztami, a zły stan dróg powoduje podniesione koszty transportu, w związku z czym jesteśmy mało atrakcyjni dla potencjalnych przedsiębiorców, jeżeli mamy kiepskie drogi. Więc duży nacisk trzeba na to położyć, ze względu na to, że gdy będziemy mieli dobre drogi, to na pewno przyciągniemy inwestorów zewnętrznych i na pewno poprawimy sytuację, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy naszego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za odpowiedź. Teraz na to samo pytanie odpowie pan Jan Zbigniew Nadolny z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Powtórzę pytanie. Jakie kluczowe inwestycje widzieliby Państwo w nowej kadencji samorządu? Co według Państwa jest priorytetem mającym wpływ na rozwój powiatu bartoszyckiego? Tak, no tu już kolega Marcin opowiedział o tych głównych zadaniach, że tak powiem, powiatu. A natomiast tutaj pytanie, wydaje mi się, wykracza troszkę poza naszą działalność, poza nasze zadanie stricte powiatowe, bo pytacie Państwo o jakąś taką strategię dla całego powiatu, rozumiem, prawda? Ja bym to widział bardzo krótko. Należałoby tutaj uskutecznić, że tak powiem, inwestycje państwowe. Czyli jakiś fundusz, myślę, tych inwestycji strategicznych, lokalnych, który po prostu spowodowałby powstanie dwóch, trzech takich bardzo priorytetowych zakładów. Ja tu mam na myśli przede wszystkim zakłady związane właśnie z rolnictwem, a mianowicie zakłady mięsne na przykład, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, które na naszym terenie doskonale by się wpisały. Natomiast nie mamy inwestorów prywatnych, którzy chcieliby tu zainwestować. Uważam, że tutaj państwo powinno właśnie w ramach tego zrównoważonego rozwoju naszego kraju zainwestować takie środki po to właśnie, żeby takie miasta, takie powiaty, takie miasta jak Bartoszyce, takie powiaty jak powiat bartoszycki czy gminy, które wchodzą w skład powiatu bartoszyckiego, mogły rzeczywiście tutaj funkcjonować i też po to, żeby były miejsca pracy, bo inaczej tych miejsc pracy nie stworzymy. My ciągle rozmawiamy też o tym, żeby od nas nie wyjeżdżali młodzi ludzie albo odwrotnie, żeby już po skończeniu studiów przyjeżdżali, wracali, no ale muszą mieć do czego wracać. I myślę, że tutaj jest zdecydowanie rola państwa w tym, żeby właśnie w takie miejsca inwestować środki, które pozwoliłyby na powstanie właśnie takich jakichś bardzo istotnych kilku, dwóch, trzech, czterech zakładów. Myślę, że na przykład taka inwestycja jak w gminie Górowej Ławeckiej w Nowej Wsi typu sanatorium, no nie powinna się opierać tylko na przykład na funduszu, na budżecie samej gminy. Uważam, że to właśnie cały powiat powinien partycypować w takim przedsięwzięciu, bo to byłoby z korzyścią dla nas wszystkich. I takie przedsięwzięcia uważam, że powinny być dla nas czynione. Ale jeśli chodzi o sam powiat, to tak jak Marcin powiedział, drogi,
panie no i my mamy infrastrukturę nieruchomościową. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czas dziękuję bardzo. Teraz na to samo pytanie odpowie pan Marian Wietrak z Komitetu Wyborczego Wyborców Bartoszyce 2050. Powtórzę pytanie. Jakie kluczowe inwestycje widzieliby państwo w nowej kadencji samorządu? Co według państwa jest priorytetem mającym wpływ na rozwój powiatu bartoszyckiego? Nie chcąc się powtarzać, ja odpowiem w ten sposób, że przy zadłużeniu bardzo dużym powiatu te inwestycje, o których tutaj tak szumnie się mówi, mogą być bardzo wątpliwe, a przynajmniej na pewno no, bardzo trzeba ostrożnie do tego podchodzić. Ja skupiłbym się na pewnym działaniu. Niestety wskutek szczególnie zewnętrznych przyczyn jesteśmy na końcu Europy. I żeby właśnie nie dać się tutaj, no, że tak powiem, zamknąć w tym kręgu przygranicznym, należy wyjść właśnie z inicjatywą remontu, naprawy dróg krajowych, tych, które właśnie do nas prowadzą, ponieważ jak widzimy w całej Polsce drogi są remontowane, no, są lepsze budowane, szybsze. I to, co tutaj była mowa, że inwestorzy muszą mieć dobre warunki dojazdu do powiatu, żeby chcąc czy myśleć w ogóle o inwestowaniu. Stare myślenie jest takie, że jeżeli się nie, czegoś nie dochodzi, nie krzyczy nad stanem dróg, to w tym momencie tego nie otrzymamy. Nie ma. Ja nie słyszałem w tej chwili narzekania na to, że droga 52, tak, 51 jest jakaś niedobra, czy druga krajówka też jest niedobra. Uważam, że tu należy właśnie wspólnie wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu powinny wszcząć larum, że właśnie te drogi są traktowane po macoszemu. Nie ma, nie słyszymy też żadnych zapowiedzi już o no, jakiejś tutaj okrężnicy. Czas dobiegł końca, niestety, panie Marianie. Zapomnijmy. Dziękuję. Teraz na to samo pytanie odpowie pani Elżbieta Zabłocka z Komitetu Wyborców Koalicja Obywatelska. Jakie kluczowe inwestycje widzieliby państwo w nowej kadencji samorządu? Co według państwa jest priorytetem mającym wpływ na rozwój powiatu bartoszyckiego? Myślę, że priorytetem, żeby powiat mógł się rozwijać, przede wszystkim jest współpraca. Brakowało tego naprawdę przez ostatnie lata i uważam, że jedynie to może spowodować, że powiat będzie rozwijał się wtedy, kiedy będą rozwijały się wszystkie gminy w danym powiecie. Oczywiście najważniejsze są drogi, bo powiat tak naprawdę w swoich kompetencjach nie ma żadnych jakichś logicznych, takich większych inwestycji, które mógłby zrobić. Ale już przy współpracy między powiatami oczywiście można takie inwestycje poczynić. Nasz komitet cały czas mówi o ożywieniu Łyny. I dla nas takim ratunkiem, myślę, takim w cudzysłowie ratunkiem, po to, żeby chcieli do nas przyjechać turyści, jest właśnie Łyna. I przy współpracy wszystkich powiatów, które są położone wzdłuż Łyny, wiemy, że z KPO jest w tej chwili do Polski płynie 600 miliardów. A więc zapewne będą pieniądze na różne zadania z tego względu, że mamy bardzo krótki okres, w którym te pieniądze trzeba będzie wydać. W związku z tym, jeżeli powiaty ze sobą będą współpracowały, gminy położone wzdłuż Łyny będą współpracowały, naprawdę będzie można spowodować, że staniemy się również miasteczkiem stricte troszeczkę turystycznym. Oczywiście drogi są bardzo ważne i te drogi, dróg mamy bardzo dużo do wyremontowania, do przebudowy. Bardzo ważne są one przede wszystkim dla rolnictwa, dlatego że no, rolnicy niestety bardzo, bardzo ciężkim sprzętem po tych drogach się poruszają i te drogi trzeba tak remontować, żeby one po prostu utrzymywały ten bardzo sprzęt bardzo ciężki. Ale myślę, że takim najważniejszą rzeczą dla naszego rozwoju jest współpraca i na tym naprawdę należy się skupiać. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Dalej kontynuujemy blok tematyczny gospodarstwo i gospodarka i rolnictwo. Przechodzimy do drugiego pytania w tym bloku. Teraz jako pierwszy odpowiadać będzie Jan Zbigniew Nadolny z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, ale pytanie będzie takie samo dla wszystkich kandydatów. Powiat bartoszycki nie jest stricte powiatem turystycznym, ale rolniczym już w pewien sposób tak. Jakie działania powinny być podjęte w celu poprawy sytuacji rolników powiatu bartoszyckiego? To trochę w odniesieniu do ostatnich sytuacji, jakie miały miejsce także w powiecie bartoszyckim. Rzeczywiście powiat bartoszycki to w 3/4 ziemie orne i lasy. W związku z tym mówimy o naszym powiecie jako powiecie rolniczym. Pytanie, jakie zadania powiat mógłby wykonać, żeby naszym rolnikom żyło się tutaj lepiej. No, szanowni Państwo, to jest bardzo trudne zadanie dla powiatu. Tutaj padły słowa o współpracy powiatów na tle, powiedzmy, turystycznym, ale równie dobrze mogą te powiaty współpracować, jeśli chodzi o odniesienie do rolnictwa. To można by to rozszerzać, ale główną sprawą są tutaj właśnie te drogi, które według mnie no, stanowią klucz tego, żeby to nasze rolnictwo mogło się w zupełności rozwijać i jeszcze mieć poparcie społeczne, bo wiecie Państwo, taki sprzęt ciężki na drogach, te drogi niszczy, a to nie wszystkim mieszkańcom zaczyna się podobać, no i tu są już, następuje sprzeczność interesów. Natomiast no, sam powiat w tej chwili został wyłączony w ogóle, jeśli chodzi o rolnictwo, z zadań, które mieliśmy do tej pory, bo mieliśmy u siebie jeszcze do niedawna Wydział właśnie Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Natomiast w tej chwili to rolnictwo zostało wyłączone z naszych zadań i pozostał tylko Wydział Ochrony Środowiska plus tam właśnie te nasze zalesienia. No ale szanowni Państwo, samorząd powiatowy to 95% zadań zleconych. To jest administracja państwowa, więc my jesteśmy właściwie samorządem takim, który tylko zarządza tym wszystkim, co mamy do dyspozycji i zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym wykonujemy te swoje zadania tak, jak umiemy najlepiej. Staramy się pomagać wszystkim naszym mieszkańcom, prawda, bo to głównie decyzje, głównie na które oczekują mieszkańcy i chcieliby to otrzymywać te rzeczy bardzo szybko. Staramy się właśnie to wszystko poprawiać. Natomiast tylko około tych 5% to jest samorząd, polityka społeczna i szkoły średnie, więc myślę tak, że o rolnictwie, jeśli chodzi o powiat, no trudno byłoby Dziękujemy. Nam tutaj w czymkolwiek Czas pomóc. Czas pan niestety minął. Swoje 2 minuty wykorzysta teraz pan Marian Wietrak, odpowiadając na pytanie, no właśnie jak się odnieść do tego, że powiat bartoszycki może nie jest powiatem turystycznym, ale rolniczym już tak. Jakie działania powinny być podjęte w celu poprawy sytuacji rolników powiatu bartoszyckiego? A może w moim przykładzie da się właśnie troszkę połączyć właśnie rolnictwo. Myślę, że nasze walory krajobrazowe, to, że jesteśmy jednak tymi płucami przynajmniej Polski, a myślę, że już w niedługim czasie pewnie i Europy. I dlaczego by rolnicy nie mogli zajmować się oprócz rolnictwa, oprócz uprawy roli jeszcze czymś takim jak na przykład zaproponowanie osobom zamieszkałym w dużych ośrodkach, tam gdzie są trudne warunki klimatyczne, pobytu obok swojego gospodarstwa, przy swoich zabudowaniach. Postawienie no, takiego domku turystycznego to nie jest jakiś tam wielki koszt, a myślę, że w tych właśnie pieniądzach unijnych też dałoby się to zmieścić. Przyjeżdżałby taki ktoś zmęczony życiem w dużym ośrodku, wypoczywał, spożywał produkty wytworzone przez właśnie tegoż rolnika, pił świeże mleko, jadł kurczaka wyhodowanego na zielonej trawie. Wydaje mi się, że tutaj my powinniśmy jakby różnych sposobów się imać, żeby właśnie zachęcić tych rolników i do pozostania, jak również inne osoby do zainteresowania się. Bo myślę, że takie osoby, które przyjadą odpoczywać, oni też jakby ewentualne problemy mogą też jakby w Polskę powieść, tak, przekazać
i wtedy można oczekiwać jakichś rozwiązań dla nas korzystnych. Dziękujemy bardzo. Dwie minuty przed panią Elżbietą Zabłocką z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Jakie działania powinny być podjęte w celu poprawy sytuacji rolników powiatu bartoszyckiego? Zgodzę się z moimi przedmówcami, że tak naprawdę powiat nie ma kompetencji do tego, żeby pomóc rolnikom, ale jak najbardziej możemy ich wspierać. Po pierwsze, dobra strona internetowa. Taka, która, na której rolnik będzie mógł zamieszczać, dawać znać do powiatu, że ma agroturystykę, że jest producentem jakichś lokalnych produktów. My tak naprawdę nie wiemy, co nasi rolnicy w powiecie produkują, a mamy fantastyczne sery, mamy naprawdę mnóstwo miodu, mamy fantastyczne marynaty, które produkują rolnicy. I dobrą praktyką byłoby stworzenie, tak jak to robią Dywity na przykład, jednego dnia zdrowia w Bartoszycach, no bo jest to serce powiatu. Ten jeden dzień zdrowia mógłby polegać na tym, że przy współpracy z miastem, z gminą, w jednym dniu rolnicy wiedzą, nasi mieszkańcy również wiedzą, mieszkańcy powiatu, że mogą przyjechać kupić zdrową żywność bezpośrednio od producenta rolnego. Myślę, że na pewno początki byłyby ciężkie, jak z każdą inicjatywą, którą się zaczyna, ale jeżeli byśmy to naprawdę rozpropagowali, rozpromowali na wszystkie gminy, również na inne powiaty, to taki naprawdę fajny jeden dzień czy dwa dni, bo to można później już pójść w dwa dni, ale naprawdę byłoby fajną taką promocją rolnika. Co my możemy jako powiat zrobić dla rolników? Pomagać im w tym, w czym możemy, a więc w wydawaniu decyzji, żeby oni dostawali te decyzje szybko, decyzje środowiskowe, decyzje budowlane, w tym, w czym my rzeczywiście możemy. Ale naprawdę bardzo ważną rolą dla rolników będzie również strona internetowa, na której rolnicy będą mogli się również promować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I na pytanie, jakie działania powinny być podjęte w celu poprawy sytuacji rolników powiatu bartoszyckiego, poprosimy pana Marcina Matujonasa, reprezentującego Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Plus. Szanowni Państwo, tutaj moi przedmówcy dużo powiedzieli na ten temat. Ja wykroczę poza kompetencje powiatu, który dysponuje w zakresie rolnictwa. Na pewno, żeby pomóc rolnikom, to trzeba im pomóc w zakresie gospodarki wodnej, czyli wszelkiego rodzaju melioracje i tak dalej. Te sprawy są nieuregulowane. Wody Polskie nie spełniają swojej funkcji jak na ten moment. Myślę, że to jest bardzo istotny problem też w zakresie nie tylko gospodarki wodnej, w sensie odwodnienia pól i tak dalej, ale też utrzymania też obiektów drogowych, mostowych. Ten temat kuleje. Oczywiście można pomóc w ten sposób, że to, co pani Elżbieta wspomniała wcześniej o tych środkach unijnych, które są dostępne, które będą dostępne. Myślę, że rozwój ścieżek rowerowych, rozwój infrastruktury, która będzie służyła turystyce, a znam wielu rolników z właśnie tej strony, że nie zajmują się tylko rolnictwem. Dywersyfikują swoje źródła dochodu w taki sposób, że właśnie mają gospodarstwa agroturystyczne, prowadzą jakąś działalność, pensjonaty, tego typu rzeczy. Czy też właśnie tak jak tutaj moja przedmówczyni powiedziała o tych lokalnych wyrobach. Więc myślę, że tak, na pewno promocja tych wyrobów dla tych rolników i pomoc szeroko rozumiana, jeżeli chodzi o administrację rządową, szczególnie rządową, bo myślę, że na tym szczeblu tutaj najbardziej jest potrzebna pomoc rolnikom. I oczywiście spotykając się z rolnikami w tych stosunkach biznesowych, zawsze słyszałem jedno, że proszę pana, potrzeba nam dróg, tak? Czyli te drogi są takim clou tego całego problemu jakby komunikacyjnego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy państwu serdecznie za odpowiedź na pytania w pierwszym obszarze tematycznym gospodarka i rolnictwo. Teraz przechodzimy do kolejnej części naszej debaty, czyli do pytań od mieszkańców. Każdy z państwa odpowie na jedno pytanie i będzie miał na to przeznaczoną jedną minutę.
I tutaj oczywiście zakres tematyczny będzie zdecydowanie obszerniejszy, bo będzie mógł dotyczyć absolutnie każdej przestrzeni, ale z pewnością nawiązującej do programów, jakie Państwo reprezentują z komitetami wyborczymi. No to cóż, Pawle Wyrosuj, dla Pani Elżbiety Zabłockiej pytanie. Jak powiat powinien wspierać przedsiębiorców? Czas na odpowiedź, jedna minuta. Powiat powinien wspierać przedsiębiorców znowu. No powiat nie ma kompetencji takich, w których stricte mógłby tych przedsiębiorców wspierać. Ale w naszym programie jest utworzenie na bazie już istniejących pracowników takiego stanowiska, które będzie pomagało przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Tych funduszy unijnych naprawdę będzie dosyć sporo, bo 1 800 000 euro. Także będzie naprawdę w czym wybierać, że tak powiem, i są różne obszary. Oprócz tego jeszcze przede wszystkim przedsiębiorca też musi czuć się zaopiekowany w urzędzie, a więc bardzo przyjazny urząd dla przedsiębiorcy. Następna rzecz, zacieśnić współpracę z agencjami, które pomagają przedsiębiorcom, czyli Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Warmińsko-Mazurską Strefą Ekonomiczną, czy też Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego. I tutaj też w celu minuta, przepraszam, myślałam, że dwie. Tak, tutaj w tej sytuacji mamy tylko minutę na wypowiedź. Zawsze będzie można wykorzystać tę minutę, która pozostaje na podsumowanie tego naszego spotkania. Pytanie od mieszkańców, teraz dla pana Marcina Matujunasa, reprezentującego Komitet Wyborczy Samorządność Plus. W jaki sposób pomagać uchodźcom zamieszkującym powiat bartoszycki, szczególnie tym spoza Unii Europejskiej, z Azji, Afryki? Proszę podać konkretne propozycje. Panie redaktorze, myślę, że odpowiedzią na to pytanie będzie to, w jaki sposób można będzie ich zagospodarować u nas. Czyli myślę, że obecność takich imigrantów, tak jak pan prowadzący tutaj wspomniał, jest dla nas szansą, aby ich pozyskać, aby ich tutaj wykorzystać w tym, w czym będą się czuli dobrze, czyli powiedzmy w branży, w której mają jakieś doświadczenie, w której są na przykład specjalistami, bo to też bardzo często tak bywa. Więc myślę, że te aspekty właśnie takie prorozwojowe, w sensie takiej wizji, że możemy im pomóc, jednocześnie mieć z tego wymierne korzyści. Bo mamy, jak Państwo wiecie, też problemy z pracownikami w naszym regionie, tak? W branży budowlanej, w innych branżach, także myślę, że w ten sposób uda się im pomóc. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Na pytanie od mieszkańców odpowie teraz pan Jan Zbigniew Nadolny z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. A oto pytanie. Na czym powinna polegać współpraca szkół ponadpodstawowych ze szkołami miejskimi i gminnymi, szczególnie w zakresie doradztwa zawodowego i promocji szkolnictwa zawodowego? Ja poprzedzam jeszcze, bo nie zrozumiałem. Na czym powinna polegać współpraca szkół ponadpodstawowych ze szkołami miejskimi i gminnymi, szczególnie w zakresie doradztwa zawodowego i promocji szkolnictwa zawodowego? Tak, no powiat, jak tutaj już zauważono, to są szkoły ponadpodstawowe, a te gminne i miejskie to są szkoły właśnie podstawowe. Szanowni Państwo, już od lat powiat prowadzi taką współpracę, właśnie trudno to nazwać współpracą, ale promocję tych naszych szkół średnich wśród uczniów właśnie szkół podstawowych, głównie poprzez Powiatowy Urząd Pracy, który wystawia się tam ze swoimi propozycjami, tak? Wszystkie szkoły poszczególne też już w tej chwili uczestniczą w tego typu promocjach, stoiska, różne prelekcje i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które mają przyciągnąć właśnie naszych uczniów ze szkół podstawowych do naszych średnich szkół. Chodzi o to, żeby jak najmniej osób niestety wyjeżdżało z Bartoszyc, bo w tym roku na przykład no, mieliśmy taki dół demograficzny, gdzie ponad tylko 284 osoby ukończyły szkoły podstawowe. No to jest naprawdę trudna chwila do przetrwania dla naszych szkół średnich. Dziękujemy. Ale ta promocja bardzo się odbywa cały czas. Czas minął.
Minuta i długo, i krótko, ale z nią się trzeba zmierzyć. Pytanie dla pana Mariana Wietreka z Komitetu Wyborczego Wyborców Bartoszyce 2050. Czy nie grozi nam likwidacja powiatu? Proszę państwa, jeżeli opuścimy ręce, to w sytuacji, jaka zaistniała w tej chwili wskutek wojny, wskutek również jakby tych czynników, o których tutaj mówimy, że właśnie mało dzieci kończy szkoły, żadni absolwenci nie wracają do nas. I jeżeli tu przejdziemy do porządku dziennego nad tym, to myślę, że tak. Natomiast trzeba aktywnie do tego podchodzić. Myślę, że tu trochę pomysłów było. Ja miałbym, gdyby to więcej czasu było, również chciałbym pokazać pomysły, jak choćby taki pomysł mimo wszystko działań właśnie w powiecie, mianowicie specjalna strefa ekonomiczna, hasło, ale wiązałoby się to z wszelkimi skrótami, udogodnieniami, skracaniem terminów, bardzo dziękujemy bardzo. Warunkami. Czas minął. Dla tych, którzy by jesteśmy nieubłagalni w tym przestrzeganiu zasad regulaminowych debaty wyborczej, bo jak wiemy, przed nami właściwie jeszcze dwa bloki, a więc no, tego czasu jeszcze będzie, żeby można zaprezentować komitety wyborcze. Tym sposobem zakończyliśmy zestaw pytań od mieszkańców. Proszę państwa, my przypominamy, że te pytania to są pytania, które dotarły do nas drogą mailową. Oczywiście przed nami jeszcze debaty do radnych Rady Miasta Bartoszyce, ale także debata z udziałem kandydatów na burmistrza, więc jeżeli państwo tylko chcą, mogą państwo dostarczać do Biura Obsługi Klienta Telewizji Kablowej Barcat mailową na adres program@barcat.pl lub właśnie bezpośrednio przed debatą są przygotowane kartki i długopisy. Można takie pytanie zapisać, wrzucić do naszej szklanej kuli, która w tym momencie również wróci do holu Bartoszyckiego Domu Kultury i w każdym momencie jeszcze można dorzucić kolejny zestaw pytań. A teraz? Teraz przechodzimy do podsumowania pańskich wystąpień. Jako pierwsza podsumuje swoje wystąpienie pani Elżbieta Zabłocka z Komitetu Koalicyjnego Wyborców Koalicja Obywatelska. Szanowni państwo, powiaty rozwijają się tylko te, które współpracują. Te, które mówią jednym głosem. Miasto, powiat, gmina i wszystkie gminy należące do tego powiatu. Mam nadzieję, że pozwolicie nam państwo tą współpracę również zacieśnić tutaj na terenie naszego powiatu. Nasz powiat, jeżeli nie będzie się rozwijał, a nie będzie powiatem gospodarczym ze względu na bliskość granicy i na sytuację geopolityczną, ale możemy być powiatem, który będzie postrzegany jako numer jeden w odniesieniu do rolnictwa i numer jeden jako wspaniała rzeka, która będzie tutaj przyciągała różnych turystów, którzy będą chcieli spływać łyną, czy też wpław, jak ja to będę robiła w niedzielę, zapraszam serdecznie, albo kajakami. Także bardzo państwa proszę o głos na listę numer 5, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. O podsumowanie tego spotkania, tudzież odniesienie się do wypowiedzi kontrkandydatów, prosimy pana Marcina Matojonusa z Komitetu Wyborczego Samorządność Plus. Szanowni państwo, tuż po wyborach 8 kwietnia deklaruję państwu, oczywiście w imieniu swoim i naszego komitetu, że podejmujemy rękawice, sięgamy po, będziemy walczyli o środki unijne, środki z KPO. Zrobimy wszystko, żeby te środki pozyskać, żeby je mądrze i racjonalnie wydatkować. Zgodzę się w zupełności z panią Elżbietą z tym, że musimy współpracować, a to dlatego, że mamy bardzo mało czasu. Zostało 2,5 roku na wydanie tych środków z Krajowego Planu Odbudowy. W związku z czym musimy już dosłownie w następny dzień po wyborach zakasać rękawy i brać się do pracy, aby wypracować pewne rozwiązania, kierunki i konsekwentnie dążyć do tego, aby te pieniądze wydać racjonalnie i przede wszystkim zdążyć je wydać. Także szanowni państwo, Komitet Wyborczy Samorządność Plus, okręg numer 4, pozycja numer 1. Proszę o wasze głosy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu serdecznie za podsumowanie.
A teraz czas, minutę ma przed sobą pan Jan Zbigniew Nadolny, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj padają takie słowa o współpracy, o tym, że niewiele ten nasz powiat tutaj robi. A ja chcę Państwu powiedzieć, że to jest tak troszkę odwrotnie, że współpraca pomiędzy poszczególnymi gminami i powiatem funkcjonuje, szczególnie na szczeblu drogowym i to nawet z bardzo pozytywnym skutkiem. To po pierwsze, w tym roku mamy do wyremontowania dróg na 84 miliony złotych, w związku z czym to bez tej współpracy nie udałoby się tego zrobić. Kolejna sprawa to inwestycje, jakie poczynił powiat na kwotę prawie 160 milionów złotych. Tyle środków pozyskaliśmy z wszelkich funduszy zewnętrznych. W związku z czym to nie zasypiamy tutaj gruszek w popiele. Wyremontowaliśmy piękny budynek przy ulicy Lipowej. W tej chwili nawet kwestia, powiedzmy sobie, odsłonięcia takiego pomnika Józefa Piłsudskiego, którego wszyscy znamy, tak? A nie mieliśmy do tej pory, wstydziliśmy się jako miasto, jako powiat, jest w tej chwili. I wiele takich różnych inicjatyw, bardzo wiele programów miękkich w szkołach uzupełniających, powiedzmy sobie, infrastrukturę komputerową i tak dalej. Więc to powiat naprawdę ma duże osiągnięcia. Ja to na końcowej sesji pokażę. Panie starosto, czas minął. Minuta to ten czas, który Państwo macie do dyspozycji w czasie podsumowania. I o podsumowanie prosimy jeszcze pana Mariana Wietraka, reprezentującego Komitet Wyborczy Wyborców Bartoszyce 2050. Minuta dla pana. Proszę Państwa, o tym, że myślimy o przyszłości Bartoszyc, świadczy nazwa komitetu, który mam zaszczyt reprezentować. Mianowicie jest to Bartoszyce 2050. To nie jest wcale taka odległa perspektywa, bo to jest 20 parę lat. I te 20 parę lat trzeba naprawdę wykorzystać. Ja usiłowałem w swoich wypowiedziach pokazywać właśnie takie niekonwencjonalne, no bo jak rolnictwo, to ktoś powie, że to jest orka, ale może być właśnie jeszcze, mogą być pszczoły, może być właśnie jakiś człowiek, który korzysta z naszej gościny, czy właśnie ta łyna zapraszająca na spływy. Różne rzeczy i różnych rzeczy powinniśmy się chwytać po to, żeby właśnie nie dać się zamknąć tutaj przy tej granicy, bo my już tej granicy szybko nie przekroczymy. To jest tylko ruch w jedną stronę ku reszcie Polski. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, tym sposobem zakończyliśmy pierwszą część tak naprawdę debaty wyborczej z udziałem kandydatów ubiegających się o mandat radnego do Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wybierzemy oczywiście 7 kwietnia. Poruszyliśmy dział gospodarka, rolnictwo. Za moment poruszymy dział bezpieczeństwa, więc przed nami kolejnych 4 kandydatów reprezentujących swoje komitety wyborcze. Państwu oczywiście już dziękujemy, a za moment spotkamy się z kandydatami w obszarze bezpieczeństwo. Witamy ponownie. Trwa debata wyborcza z udziałem kandydatów ubiegających się o mandat radnego do Rady Powiatu Bartoszyckiego. Przed nami już kolejni goście, kolejni kandydaci, którzy zmierzą się z pytaniami w obszarze bezpieczeństwo. Z nami jest pan Bartłomiej Hilmanowicz, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Obywatelska. Pan Robert Pająk, Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Plus. Pani Joanna Adamczyk, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. I ponownie pan Marian Wietrak z Komitetu Wyborczego Wyborców Bartoszyce 2050.
woli wyjaśnienia. Oczywiście mówimy, a właściwie informujemy Państwa, że komitety wyborcze mogły do debaty wyborczej wystosować właściwie... przygotować kandydatów w każdym bloku, ale można było również skorzystać z takiej propozycji, że w każdym bloku będzie występował jeden kandydat reprezentujący dany komitet i to mamy w sytuacji Komitetu Wyborczego Wyborców Bartoszyce 2050. Zaczynamy od autoprezentacji, tak jak w poprzedniej części spotkania. Jako pierwszy zaprezentuje się pan Bartłomiej Hilmanowicz z Komitetu Wyborców Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Hilmanowicz, strażak Państwowej Straży Pożarnej, ratownik medyczny od 20 lat, od 19 jako strażak i przyszła pielęgniarka, bo jestem na drugim roku pielęgniarstwa, więc jestem ściśle związany ze służbą zdrowia, jestem ściśle związany z bezpieczeństwem i na temat bezpieczeństwa nie wiem wszystkiego, bo nie ma takiej osoby, ale chciałbym, żebyście Państwo jako osoby, jako społeczeństwo, jako mieszkańcy naszego powiatu skorzystali z tej mojej wiedzy, z wiedzy moich kolegów. No, dla mnie to bezpieczeństwo jest, można powiedzieć, najważniejszą rzeczą i chyba dla każdego z nas, dlatego że w tej piramidzie tych potrzeb poza potrzebami fizjologicznymi musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo, bardzo szeroko pojęte i to będę chciał robić. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Teraz zaprezentuje się pan Robert Pająk z Komitetu Wyborców Samorządność Plus. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nazywam się Robert Pająk, mam 55 lat. Jestem absolwentem technikum mechanicznego tutaj w Bartoszycach, urodzony również w Bartoszycach. W latach 2002-2014 byłem radnym Rady Miasta Bartoszyce. Aktualnie jestem radnym powiatu bartoszyckiego pierwszą kadencję. Pracuję jako sekretarz miasta w Urzędzie Miasta w Bartoszycach. Jestem z wykształceniem magistrem administracji oraz także specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. I tą funkcję przez jakiś czas tutaj pełniłem w Urzędzie Miasta. Jako tak, że tak powiem, jako pracownik, jako funkcja dodatkowa. Odnośnie bezpieczeństwa jest to bardzo szeroka dziedzina i myślę, że pan Bartek na bieżąco będący w szpitalu i w służbie zdrowia będzie miał dużo do powiedzenia, ale myślę, że to są też ważne rzeczy i tutaj też będę miał coś do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czas na prezentację kolejnego kandydata, pani Joanna Adamczyk z Komitetu Wyborców Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Adamczyk, mam 48 lat. Jestem przedsiębiorczynią od ponad 20 lat, obecnie miejską radną, jest to moja pierwsza kadencja. Jestem również przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Byłam członkinią Stowarzyszenia Nasze Miasto, a także skarbnikiem w Komitecie Społecznym na rzecz ufundowania sztandaru dla policji. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, syna ratownika medycznego, funkcjonariusza służby więziennej oraz córki żołnierza zawodowego, a także szczęśliwą babcią Piotrusia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz czas na autoprezentację pana Mariana Wietraka, który już nam się prezentował, więc może chce pan dodać jeszcze parę słów? Tak, ale skorzystam z okazji, proszę, żeby bardzo jeszcze uzupełnić swoje doświadczenie samorządowe, jako że w swojej bogatej właśnie karierze zawodowej obsługiwałem prawnie i uczestniczyłem w przekształceniach przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Bartoszycach i w Górowie, a następnie uczestniczyłem też właśnie obsługując prawnie podmioty, które z tego wyrosły, czyli jednostki samorządowe, które wykonują na co dzień zadania samorządowe. Także moja i wiedza, i doświadczenie samorządowe jest trochę szersze niż w pierwszym etapie. Dziękujemy bardzo. Wykorzystamy czas. Proszę Państwa, spotkamy się w tej części debaty pod hasłem bezpieczeństwo i w tym obszarze będziemy poruszali się, jeżeli chodzi o tematy przygotowane ogólnie przez naszą redakcję, ale zasięgające również opinii mieszkańców. Zatem
Na to pierwsze pytanie w obszarze bezpieczeństwa jako pierwszy odpowie pan Marian Wietrak z Komitetu Wyborczego Bartoszyce 2050. Wykluczenie komunikacyjne powiatu bartoszyckiego to temat szeroko poruszany w kampanii wyborczej. Jak temu zaradzić, biorąc pod uwagę, jak wiele do życzenia pozostawiają wspomniane już w tej debacie drogi? Proszę państwa, myślę, że taka szansa była. Należało tylko i wyłącznie, albo tylko przejąć przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej, PKS. Został on niestety przez nasze samorządy, czy ówcześnie rządzących, no jakby wniosek, czy propozycję przejęcia tego przedsiębiorstwa, nie skorzystano z tego i oczywiście zaprzepaszczono okazję, żeby z tego właśnie przedsiębiorstwa można było właśnie stworzyć przedsiębiorstwo komunalne, samorządowe, które świadczyłoby właśnie usługi przewozu. No w tej chwili jesteśmy skazani na osoby prywatne, które jeżeli nie widzą biznesu, to trudno, żeby właśnie taki przewóz, taką usługę wykonywały i z tym jest problem. Uważam, że nasz tutaj rejon jest pokrzywdzony, co zauważył już na spotkaniu w Mrągu premier Tusk i należy tam uderzyć o środki, które pozwolą samorządom konkretnie zakupić pojazdy, które w tych miejscowościach, które już naprawdę nie mają dostępu, nie mają możliwości, a zwłaszcza osoby starsze, bo młodsi to jeszcze samochód osobisty i jakoś się dostaną ze swoich miejscowości. Natomiast osoby starsze są skazane na jakąś tam, prawda, łaskę tych innych. I taki przynajmniej przejazd rano i wieczorem powinien przez gminy być zapewniony. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja przypomnę, że jesteśmy w obszarze bezpieczeństwa i pytania można naprawdę bardzo szeroko interpretować. Zatem wykluczenie komunikacyjne powiatu bartoszyckiego to temat szeroko poruszany w kampanii wyborczej. Jak temu zaradzić, biorąc pod uwagę, jak wiele do życzenia pozostawiają drogi w obszarze bezpieczeństwa? O odpowiedź poproszę pana Bartłomieja Hilmanowicza, reprezentującego Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Proszę państwa, drogi, temat dróg i jakości tych dróg był poruszany wcześniej i one wpływają bardzo na rozwój gospodarczy naszego terenu. O tym już była mowa, natomiast chciałbym się skupić, jak droga ma wpływ na bezpieczeństwo w bardzo szerokim aspekcie, bo po pierwsze dojazd karetki do miejsca zdarzenia. Państwo sobie zdajecie sprawę, że na nierównej nawierzchni ta karetka będzie jechała dłużej. To jest jedna kwestia, a później to, co pan Marian wspomniał, te wykluczenie komunikacyjne uniemożliwia ludziom dotarcie do podstawowej często opieki zdrowotnej, więc tu trzeba było się pochylić nad tym, nad komunikacją, która by te osoby zabierała, ewentualnie pomyśleć i znowu tu kłania się współpraca z samorządami, żeby na przykład stworzyć jakiś taki bus, który będzie dowoził osoby do szpitala, które nie mają swojego pojazdu i w tym kierunku iść. No i być może nie będę miał okazji, ale korzystając z czasu trzeba zrobić wszystko i podjąć wszelkiego rodzaju kroki, żeby do miejscowości Sępopol trafiła karetka, bo wszystkie czasy dojazdu karetek w to miejsce są przekroczone. Więc musimy na poziomie powiatu, na poziomie gminy Sępopol i też innych gmin mocno zawalczyć o kolejną karetkę, która będzie stała w Sępopolu. Jeżeli te rzeczy byśmy zrobili, to moglibyśmy powiedzieć, że zrobiliśmy dużo dla bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę drogową, która niestety jest w takim stanie, zadbać. Więc to jest nasz pomysł na rozwiązanie tych problemów. Dziękujemy bardzo.
W obszarze bezpieczeństwa to samo pytanie skierujemy teraz do pana Roberta Pająka z Komitetu Wyborczego Samorządność Plus, a więc wykluczenie komunikacyjne to temat szeroko poruszany. Jak temu zaradzić, biorąc pod uwagę, jak wiele do życzenia pozostawiają drogi? Szanowni Państwo, o drogach już tak słyszałem, tutaj byłem obok, słuchałem, to było dużo powiedziane, pan Bartłomiej też również o tym mówił. Jednakże jeżeli mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym, to nie tylko mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym całego powiatu, ale możemy mówić też o wykluczeniu komunikacyjnym na przykład poszczególnych miejscowości i takim ewentualnie rozwiązaniem, które teraz funkcjonuje może nie w pełni tak, jak powinno funkcjonować, ze względu na to, co wszyscy wspominają, mówią o współpracy pomiędzy samorządami, samorządem powiatowym, samorządami gminnymi. W tej chwili jest podpisane tak zwane funkcjonuje komunikacja regionalna na naszym terenie. Są to przewozy gminne, jest tylko jeden ograniczenie, że w tym nie może brać udziału miasto Bartoszyce, które robi naprawdę wiele. Pan burmistrz Piotr Petrykowski robi naprawdę wiele. Buduje przebudowa mostu, poprawa dróg, nawierzchni i tak dalej, komunikacja miejska. I jedyne, żeby co w tym zakresie trzeba było zrobić, to jest prosta rzecz i do wykonania, jeśli nawiążemy właśnie współpracę ze wszystkimi gminami powiatu bartoszyckiego, ale to będzie musi być zorganizowane przez powiat, wtedy miasto Bartoszyce, ze względu na to, że to jest związek powiatowo-gminny wtedy, będzie ujęte w tą sieć i jednocześnie mieszkańcy jadący czy z Górowa, czy z Sępopola będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej. Zmiana sieci komunikacji miejskiej, funkcjonowania czy to do szpitala bezpośrednio, czy nie tylko na dworzec i dalej, ale już z tej samej sieci można było skorzystać i to już funkcjonuje, tylko właśnie w tym ograniczonym zakresie. I to jest to zadanie, które moim zdaniem powinno zostać postawione w powiecie i przez starostę, nowego starostę bartoszyckiego, zaczęte realizowania od zaraz. Tutaj akurat tak się złożyło, że brałem też udział w spotkaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących ścieżek rowerowych. Dziękujemy bardzo. Być może dowiemy się o tym spotkaniu trochę więcej w innym czasie. Tymczasem debata wyborcza rządzi swoimi prawami, więc o pytanie w obszarze wykluczenia komunikacyjnego, ale w aspekcie bezpieczeństwa. Jak temu zaradzić, biorąc pod uwagę, jak wiele do życzenia pozostawiają drogi? Odpowiedź proszę panią Joannę Adamczyk z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, moi poprzednicy powiedzieli prawie wszystko już chyba na temat tego bezpieczeństwa. Ja natomiast chciałabym powiedzieć, iż dróg powiatowych mamy 442 km prawie. I powiat skupia się na drogach, które mają istotne połączenia pomiędzy siedzibami gmin, a więc Bartoszycami, Sępopolem, Bisztynkiem i Górowem i Ławeckim. I w ciągu 5 lat udało się wyremontować ponad 83 km tych dróg na kwotę 132 milionów złotych. Obecnie na drogi w zarządzie dróg jest prawie 80 milionów złotych. Takich środków jeszcze nigdy nie było. I przypomnę, że koszt 1 km drogi powiatowej w standardzie to 3 miliony złotych. Także to jest ogromna kwota. Uważam, że najbardziej pożądaną dla nas w tej chwili jest droga 51, obwodnica Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto. Obecnie jest projektowana przebudowa drogi od Osieki do wlotu do Lidzbarka Warmińskiego. Przypomnę Państwu również, że nasz obszar to Natura 2000, a więc jest to teren, który... Prawnie na tym terenie nie możemy rozwinąć ciężkiego przemysłu, tylko ewentualnie małe lub średnie przedsiębiorstwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A teraz przechodzimy już do drugiego pytania w obszarze tematycznym bezpieczeństwo. Jako pierwszy na drugie pytanie będzie odpowiadał pan Bartłomiej Chilmanowicz z Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. A pytanie brzmi... Jak oceniają Państwo bezpieczeństwo zdrowotne? W kampanii wyborczej podnoszony był temat starzejącego się społeczeństwa całego powiatu, ale także funkcjonowania szpitala i jego utrzymania. Czy wymagane są zmiany? Jeśli tak, to jakie?
No, tak jak pan redaktor wspomniał, jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i musimy chyba pójść w kierunku rozwoju. No niestety oddziałów geriatrycznych, których w naszym województwie jest bardzo mało. Być może trzeba by było pomyśleć o takim oddziale w naszym szpitalu. Ale to chyba najbardziej kompetentny byłby pan dyrektor, żeby mówić o potrzebach szpitala. Niemniej my, jako powiat, który, znaczy pomagając szpitalowi powiatowemu, musimy my jako radni zadbać o jeszcze bardziej większe partycypowanie w utrzymaniu szpitala. Niestety finansowanie szpitala obecnie, naszego szpitala, jest na złym poziomie. Tu trzeba by było troszeczkę bardziej temat rozwinąć. Mówiąc krótko, te pieniądze, które szpital dostaje, nie wystarczają często na bieżące utrzymanie, stąd rośnie dług. I tu apel no, do wszystkich samorządów i znowu kłania się współpraca, żebyśmy, mówiąc kolokwialnie, zrzucali się wspólnie na ten powiat. A myślę, że największym samorządem, który powinien się dokładać do funkcjonowania szpitala, jest miasto Bartoszyce, dlatego że tu jest najwięcej mieszkańców powiatu bartoszyckiego. Stąd, jeżeli skorzystać z wszelkiego rodzaju dostępnych pieniędzy w planie odbudowy, jest mnóstwo pieniędzy zarezerwowanych na zdrowie, żebyśmy po prostu tego nie przegapili. Ale znowu, wspólnie postarali się jak najwięcej pozyskać do tego naszego szpitala i pomagać, finansować i słuchać dyrekcję. Oczywiście pewne zmiany, jak najbardziej myślę, że byłyby wskazane, odświeżyć pewne struktury. Natomiast... Dziękujemy panie Bartłomieju. Czas dobiegł końca. Teraz na to samo pytanie odpowie pan Robert Pająk z Komitetu Wyborczego Samorządność Plus. A pytanie brzmi, jak oceniają państwo bezpieczeństwo zdrowotne? Czy wymagane są zmiany w temacie starzejącego się społeczeństwa, ale także funkcjonowania szpitala i jego utrzymania? Jeśli tak, to jakie? Oczywiście tutaj jak najbardziej bezpieczeństwo w zakresie zdrowia. Myślę, że tutaj trzeba podejść dwutorowo do tego tematu. I tutaj zgodnie z programem naszego Komitetu Wyborczego, po prostu przeczytam to. Rozwijanie potencjału szpitala powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach z dużym naciskiem na remont i ratunek oddziału położniczo-ginekologicznego. To, co już było robione tutaj w Bartoszycach z inicjatywy burmistrza, zostało zainicjowane spotkanie dotyczące remontu sal, wyposażenia. Chodzi o to, żeby panie, to też wielokrotnie mówiłem, żeby panie, które będą rodziły dzieci, rodziły to w normalnych warunkach, tak jak na XXI wiek przystało. Drugi kierunek działania, to co wszyscy mówią, osoby starsze, oddziały geriatryczne. My mamy na swoim terenie cztery, zależne od powiatu, podległe pod powiat, jako jednostki organizacyjne, cztery domy pomocy społecznej. Szczurkowo-Kamieńsk, Bartoszyce i Bisztynek. I tutaj jest jedna rzecz. Nie zawsze i nie wszystkie domy pomocy społecznej mają pełne obłożenie mieszkańcami. W tej chwili wiemy, że w gminie Bartoszyce pan wójt buduje dom pomocy społecznej w Sokolicy. I samo, tak jak wielokrotnie mi zarzucano, likwidacja, czy to DPS-u, czy szkół, bo też pod moim adresem takie teksty słyszałem. Nie chodzi o to, żeby to zlikwidować, tylko przestawić się na inne myślenie i żeby specjaliści, którzy się na tym znają, po prostu znaleźli kierunek właśnie, żeby może nie w DPS, który nie ma zostać zlikwidowany, ale ma miejsca, żeby po prostu przyjął właśnie osoby starsze, które mogą być domem spokojnej starości, a nie tylko takim, że tak powiem, do końca. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie Robercie. Jak oceniają państwo bezpieczeństwo zdrowotne? Czy wymagane są zmiany w temacie starzejącego się społeczeństwa? Jeśli tak, to jakie? I oczywiście zmiany w funkcjonowaniu szpitala i jego utrzymania. Na to pytanie odpowie pani Joanna Adamczyk z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, uważam, że nasz szpital powiatowy jest taką naszą perełką bartoszycką, ponieważ mamy przecudowny, zmodernizowany oddział dziecięcy, neurologiczny i na pewno będzie teraz priorytetem jest właśnie modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego. Na pewno bardzo ważny jest oddział geriatryczny, ale niestety musi tu być współpraca nie tylko powiatu, miasta, ale również sąsiednich powiatów, na przykład Lidbarskiego. Trzeba tą opiekę na pewno rozwijać senioralną. Wiele osób jest bardzo samotnych, które nie mają żadnej rodziny, aby się nimi opiekowała, więc taki oddział geriatryczny byłby na pewno bardzo wskazany. Należy dbać również o profilaktykę. Na pewno lepiej zapobiegać niż leczyć. Powinniśmy, uważam, zwiększyć środki dla organizacji pozarządowych, które zajmują się właśnie ochroną i promocją zdrowia. Na pewno doskonale rozwija się również u nas ratownictwo medyczne. Jest Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego. Prowadzone są takie zaawansowane kursy dla pracowników służby zdrowia i ratowników, a także na pewno będą kursy dla dzieci, dla szkół ponadpodstawowych, podstawowych zakładów pracy. Także myślę, że powinniśmy się cieszyć, że mamy tak wspaniały szpital, tak dobrych pracowników, ratowników medycznych i lekarzy. Na pewno będziemy pozyskać jeszcze, chcemy więcej pozyskać lekarzy i będziemy na tym pracować. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A jako ostatni na to pytanie odpowie pan Marian Wietrak z Komitetu Wyborczego Wyborców Bartoszyce 2050. Jak oceniają państwo bezpieczeństwo zdrowotne? Czy wymagane są zmiany w temacie starzejącego się społeczeństwa, ale także funkcjonowania szpitala i jego utrzymania? Jeśli tak, to jakie? Proszę Państwa, cały czas obracamy się właśnie jakby w temacie zagrożeń dla powiatu. Już odpłynął od nas ZUS, KRUS, PZU swoją siedzibę zmieniło i nie może się to dalej toczyć, a już szczególnie jeżeli chodzi o szpital. Jest to rzecz podstawowa dla naszego tutaj bytu, dla naszego zdrowia, dla naszego społeczeństwa, które się bardzo starzeje. Myślę, że jesteśmy nawet wyżej tendencji krajowej. Tak jak pamiętam ze spółdzielni, 60% właścicieli to są właśnie emeryci. I dla nich dojazd do szpitala, do Kętrzyna na przykład, bo Lidzbark praktycznie szpitala nie ma, a przynajmniej w ograniczonym zakresie, to naprawdę byłby dramat. Podzielam tu pogląd, że wszystkie samorządy, które chodzą w skład powiatu, powinny przyczynić się do utrzymania szpitala. A powiem jeszcze dalej, jeżeli to by nie wystarczyło, to świadomość nasza powinna być taka, że na przykład w drodze referendum powinniśmy się dobrowolnie opodatkować. Myślę, że nie przerażajmy się. To nie są ogromne kwoty, ale w ilości całego powiatu naprawdę byłyby to znaczące środki, które pozwoliłyby utrzymać szpital i myślę, że już na przyzwoitym poziomie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zakończyliśmy tym samym blok pytań w obszarze bezpieczeństwa, ale nie zakończyliśmy jeszcze bloku pytań do kandydatów ubiegających się o mandat radnego do Rady Powiatu Bartoszyckiego. Nasza szklana kula już się pojawiła. Pawle, troszeczkę zamieszaj, żebyśmy mieli pewność, że te pytania faktycznie są zarówno te, które dotarły do nas drogą mailową, jak i te, które mieszkańcy napisali bezpośrednio przed debatą. A pytanie... Pierwszy na to pytanie odpowie pan Bartłomiej Hilmanowicz z Komitetu Wyborców Koalicja Obywatelska. A pytanie brzmi, jakim jesteś liderem? Co cię wyróżnia? Jakim jestem liderem? No przyszło pielęgniarką. Mam nadzieję, że sprawdzę się w tym zawodzie. Ale tak całkiem poważnie,
część osób, które mnie zna, wiedzą, jaki mam cel. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest zdrowie i życie drugiej osoby. Jakby moje zawodowe życie jest z tym związane. Tworząc stowarzyszenie z kolegami Mali Wielcy Ratownicy, staramy się od jak najmłodszych lat edukować ludzi. Chcemy, żeby każdy umiał sam sobie pomóc i umiał pomóc bliskiej osobie. Musimy stwarzać takie warunki dla poprawy tego bezpieczeństwa, żebyśmy się edukowali od jak najmłodszych lat, ale żebyśmy się też edukowali, będąc starszymi osobami. Podejmować wszelkiego rodzaju inicjatywy, które będą powodowały, że będziemy zdrowszym, bezpieczniejszym społeczeństwem i no, będzie nam się po prostu bezpieczniej żyło. Tego jest mnóstwo. Tak jak tu powiedzieliśmy, to jest bardzo szerokie zagadnienie, temat bezpieczeństwa. Dziękujemy bardzo. O odpowiedź na pytanie mieszkańców poprosimy pana Roberta Pojonka, reprezentującego Komitet Wyborczy Samorządność Plus. W jaki sposób zamierza pan wdrożyć młodzież w życie powiatu oraz w jakimś stopniu decydowanie o nim, przepraszam, tak jest napisane. W jaki sposób zamierza pan wdrożyć młodzież w życie powiatu oraz w jaki sposób decydować o nim, pozwolić decydować młodzieży pewnie o powiecie? Szanowni Państwo, tak jak w Radzie Miasta swego czasu funkcjonowała Młodzieżowa Rada Miasta, także tak w powiecie też można utworzyć i senioralną, i Młodzieżową Radę Powiatu. To jest tylko kwestia chęci młodzieży do zaangażowania się indywidualnego w te sprawy. I tu nie chodzi mi właśnie o to, żeby my jako pokolenie starsze, byśmy młodzież ciągnęli za uszy, krótko mówiąc, do pracy, chodźcie tutaj do Rady, do Młodzieżowej Rady Powiatu, tylko żeby młodzież sama chciała. I to jest bardzo ważne, bo jednym z licznych warunków, które tu nam po prostu brakuje, to samo zaangażowanie się. Młodzież może się angażuje sama, ale może nie w te kierunki, które my jako osoby starsze w stosunku do nich chcieliśmy, żeby się angażowali, ale tą pracę stricte społeczną, przygotowanie do pracy, czy to w administracji, czy do dorosłego życia. Tutaj mogą poznać pewne rzeczy, to co się w normalnym życiu dzieje. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I prosimy o pytanie dla pani Janny Adamczyk, reprezentującej Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwość. A pytanie brzmi, czy zagłosuje pani za tym, by starostą powiatu został radny z najwyższą sumą głosów mieszkańców? Proszę bardzo. Czy zagłosuje pani za tym, by starostą powiatu został radny z najwyższą sumą głosów mieszkańców? Trudne pytanie. Myślę, że jeśli miałby taką dużą ilość głosów, to chyba o czymś świadczy. To znaczy świadczy o tym, że jest lubiany, że ma doświadczenie, predyspozycje. Także myślę, że tak, zagłosuję. Krótko i na temat bardzo. Czas został tak wykorzystany. I o ostatnie pytanie prosimy dla pana Mariana Wietraka z Komitetu Wyborczego Wyborców Bartoszyce 2050. Jak uatrakcyjnić ofertę edukacyjną w szkołach średnich? Ja myślę, że bardzo, bardzo prosto. Doświadczenia ostatniej epidemii były takie, że odbywało się nauczanie zdalne. Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, a wręcz odwrotnie, żeby właśnie szkoły średnie nawiązały kontakt z uniwersytetem i poprzez właśnie możliwości techniczne internetu korzystały z wykładów, z ćwiczeń pokazowych, bo myślę, że na miejscu nie stworzymy takich warunków, żeby można było jakieś ćwiczenia chemiczne na wyższym poziomie pokazywać, czy fizyczne jakieś zajęcia też. A tutaj jest prosta sprawa. Myślę, że nawet nieduży koszt, a chęci ze strony uniwersytetu na pewno będą. To na pewno uatrakcyjni i przygotuje do studiów wyższych. Dziękujemy bardzo. Tym samym zakończyliśmy blok pytań skierowanych do kandydatów ubiegających się o mandat radnego do Rady Powiatu Bartoszyckiego. W tym bloku poruszyliśmy obszar bezpieczeństwa, ale
pozostało nam jeszcze podsumowanie. Oczywiście. A zaczynamy od pana Bartłomieja Hilmanowicza z Komitetu Wyborców Koalicja Obywatelska. Znowu ja. Drodzy państwo, bezpieczeństwo w zasadzie, tak jak tu wszyscy wspomnieli, jest bardzo szeroko pojęte. My musimy tworzyć bezpieczne społeczeństwo. Musimy zadbać o to, żebyśmy w każdej w zasadzie dziedzinie tego życia byli bezpieczni. Chodzi mi o to, żebyśmy stworzyli takie warunki, żebyśmy spojrzeli na bezpieczeństwo trochę inaczej. Inaczej niż 2 lata temu. Przepraszam, za wschodnią granicą mamy wojnę. My musimy przygotować się na pewnego rodzaju zagrożenia. W tłum ludzi wjeżdża samochód, służby porządkowe, służby ratunkowe nie wyciągają z tego wniosków. Żaden starosta w Polsce nie zarządził wspólnych ćwiczeń pogotowia, straży pożarnej i policji na okoliczność takich zdarzeń. My musimy to robić i musimy być wzorowym powiatem, jeżeli chodzi o właśnie tę tematykę. Musimy się zgrywać jako służby ratownicze. Dziękujemy bardzo, panie Bartłomieju. Teraz na podsumowanie swojego wystąpienia ma pan minutę, pan Robert Pająk z Koalicji Wyborczej Samorządność Plus. Z Komitetu Wyborczego, przepraszam. Nie mam jeszcze. Oczywiście. Szanowni państwo, takie ćwiczenia koordynujące były i to były na bazie Urzędu Miasta zrobione. I to, no to faktycznie trochę dawno to było, ale to był szczebel wojewódzki. I wtedy Straż Pożarna i pracownicy byli ewakuowani w godzinach pracy, także to funkcjonuje. Urząd funkcjonował, tak jak w COVID-zie, był otwarty, czynny, może w ograniczonym zakresie, ale można było podstawowe rzeczy załatwić, z całej Polski ludzie do nas przyjeżdżali. Odnośnie bezpieczeństwa, to powiem państwu, ciężko się skupić, kiedy te cyferki tam na tym ekranie tak lecą do przodu, ale to też świadczy o tym, że mamy po prostu coraz mniej czasu na gadanie, musimy się po prostu wziąć do roboty. To, co na wszelkich spotkaniach i premier mówi, że dużo jest pieniędzy do rozdysponowania i trzeba po prostu po te pieniądze wszystkie sięgnąć w każdej strefie działania powiatu bartoszyckiego, nie tylko w bezpieczeństwie, ale również w zdrowiu, infrastrukturze. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I o podsumowanie obszaru bezpieczeństwa poprosimy panią Joannę Adamczyk, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni państwo, bezpieczeństwo jest najważniejsze, poza jedzeniem i piciem, to chyba jest najważniejsze dla nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców. Jeśli chcecie państwo zagłosować na mnie, jestem gotowa stawić czoła wszelkim wyzwaniom i trudnościom, by bronić ludzi. Jestem ponad podziałami politycznymi. Współpracuję z każdym, jestem osobą empatyczną i zapraszam państwa wszystkich do głosowania 7 kwietnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I jako ostatni ten blok zamknie pan Marian Wietrak, Komitet Wyborczy Wyborców Bartoszyce 2050. Proszę państwa, myślę, że najważniejsza jest świadomość. Jak słychać w wypowiedziach moich tutaj konkurentów, mamy świadomość zagrożeń, mamy świadomość zagrożenia bezpieczeństwa w wielu, wielu aspektach. Ale jak słychać, też są pomysły. Na pewno są też inne pomysły. Do tego trzeba włączyć wszystkich, bo właśnie te zagrożenia to są zagrożenia nie dla nas tutaj, prawda, kandydatów, ale zagrożenia dla wszystkich, dla całego społeczeństwa. I myślę, że tak jak w wielu przypadkach od osób tych, które nie są jakby włączone w zarządzanie czy rządzenie, można też usłyszeć dobre pomysły i należy je wysłuchać i wdrożyć w życie. Dziękujemy bardzo. Tym samym zakończyliśmy kolejny blok, a właściwie drugi blok dzisiejszej debaty wyborczej, blok bezpieczeństwo. Mamy już blok oczywiście gospodarka i rolnictwo. Pozostał nam jeszcze jeden blok, to blok oświatowy. Za moment powitamy tu w tym miejscu kandydatów, którzy będą wypowiadali się właśnie w obszarze oświaty. To kandydaci reprezentujący komitety wyborcze, ubiegający się o mandat radnego do Rady Powiatu Bartoszyckiego. Zapraszamy na krótką przerwę i czekamy na kolejnych gości.
Trwa debata wyborcza w programie lokalnym telewizji kablowej Barca. Dziś spotykamy się z kandydatami ubiegającymi się o mandat radnego do Rady Powiatu Bartoszyckiego. Poruszyliśmy już blok gospodarka, rolnictwo, blok bezpieczeństwo. Przed nami pozostał jeszcze blok dzisiejszego wieczoru. To blok oświatowy. Z nami kolejni goście reprezentujący poszczególne komitety wyborcze. Witamy pana Zbigniewa Pietrzaka z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Jest z nami również pani Ewa Kapusto z Komitetu Wyborczego Samorządność Plus. Witamy pana Lecha Darskiego, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Oraz ponownie pan Marian Wietrak, Komitet Wyborczy Wyborców Bartoszyce 2050. Zgodnie ze schematem organizacyjnym również i w tym bloku będziemy mieli minutową autoprezentację kandydata. Następnie kandydaci odpowiedzą na dwa pytania zadane w bloku oświatowym. Oczywiście zmierzą się z pytaniem od mieszkańców i podsumują dzisiejsze wystąpienia. A zaczynamy od autoprezentacji. Jako pierwszego poprosimy o wypowiedź pana Zbigniewa Pietrzaka z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Proszę wziąć mikrofon. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Jak już zostałem zapowiedziany, nazywam się Zbigniew Pietrzak. Jestem z zawodu nauczycielem z 40-letnim stażem pracy. Ponadto jestem również samorządowcem. W latach 2007-2018 byłem radnym w sejmiku naszego województwa. Nawiązując jeszcze do swojego doświadczenia zawodowego jako nauczyciel, to w ciągu tych 40 lat pedagogicznych, przez 20 lat byłem również dyrektorem szkoły. Poza tym czuję się samorządowcem. Jestem gotowy na zmiany, jestem gotowy do działania i mam nadzieję, że będę miał taką możliwość i otrzymam mandat zaufania społecznego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy o autoprezentację panią Ewę Kapusto z Komitetu Wyborczego Samorządność Plus. Dzień dobry państwu. Tak, Ewa Małgorzata Kapusto. Ja jestem nauczycielką z ponad 40-letnim stażem pracy. W mojej karierze zawodowej zawsze byłam z dziećmi, młodzieżą. A w tej chwili na moim etapie życia jest młodzież starsza, pracująca. Pracowałam i w przedszkolu, i w szkole i prowadziłam szkołę przez 20 lat. Byłam dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach. Obecnie spełnię funkcję dyrektora w Centrum Edukacji Zakładu Doskonalenia Zawodowego, gdzie są szkoły dla dorosłych. I dlatego też moje takie właśnie skierowanie jest ku oświacie, bowiem to są rzeczy, które mnie interesują. Radną powiatową byłam w kadencji 2006-2010 i teraz myślę, że po tych większych zmianach, które zaszły i w społeczeństwie, chciałabym zobaczyć, chciałabym spróbować i w tym swoim kierunku dalej tutaj funkcjonować. Dziękujemy bardzo. Minutowa autoprezentacja przed panem Lechem Darskim z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry państwu, nazywam się Lech Andrzej Darski. Jestem nauczycielem, geografem, pilotem wycieczek, kolekcjonerem minerałów. Oczywiście samorządowcem również, bo i to dość długo, dlatego że moja pierwsza kadencja zaczęła się w roku 1998, czyli już dość dawno. Byłem na początku w Radzie Miasta przez kilka kadencji. Tam spełniłem głównie funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji i w Komisji Gospodarki również pracowałem. Potem zacząłem swoją karierę samorządową w powiecie, w Radzie Powiatu. W przedostatniej kadencji byłem członkiem zarządu powiatu. W ostatniej kadencji pełnię zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Powiatu. Liczę na państwa głosy oczywiście i liczę, że państwo na mnie zagłosujecie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Panie Marianie, czy zechce pan skorzystać z kolejnej minuty na autoprezentację swojej osoby? Ależ oczywiście, mógłbym jeszcze długo, no ale... Proszę bardzo. Krótko, trochę z życia rodzinnego. Mieszkamy z żoną w Połęczu. Dziecko pracuje za granicą i mam dwóch wspaniałych wnuków, którzy już zaczynają kopać piłkę, co jest bardzo miłe
ich dziadkowi. Właśnie sportem się nadal interesuje. Co prawda sprowadza się to w tej chwili już tylko do telewizji, Ligi Mistrzów i tak dalej. Ostatnio nawet trochę reprezentacji obejrzałem. Poza tym zamiłowanie jestem też ogrodnikiem, ponieważ mam hektarową działkę i tam można poszaleć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Minutowa autoprezentacja rozpoczęła trzeci blok debaty wyborczej z udziałem, przypomnę, kandydatów ubiegających się o mandat radnego do Rady Powiatu Bartoszyckiego. Spotykamy się w bloku oświatowym, jak słyszeliśmy, no mamy tu gro nauczycieli z doświadczeniem, a więc kandydaci odpowiedni na te miejsca. Zatem zderzmy się właściwie z pytaniami. Jako pierwsza, na pierwsze pytanie w kategorii oświata, odpowie pani Ewa Kapusto z Komitetu Wyborczego Samorządność Plus, a pytanie brzmi: jak oceniają państwo konkurencyjność szkół powiatowych na tle szkół w innych powiatach, ich dostosowanie do potrzeb uczniów czy rynku pracy? Czy potrzebne są zmiany? Jeśli tak, to jakie? To znaczy konkurencyjność szkół pod względem edukacyjnym. Ja zawsze uważam, że nasze szkoły, tu nasze miejskie szkoły, powiatowe szkoły kształcą naprawdę bardzo dobrze. To widać po wynikach. To jest ogrom pracy, który wkładają nauczyciele, dyrektorzy w to, żeby te szkoły były rzeczywiście konkurencyjne, żeby przyciągnęły do siebie dzieci. Konkurencyjność, która może wystąpić u nas w powiecie, to może właśnie inne kierunki, które doposażenie szkół, aczkolwiek z tego, co się orientuję i wiem, to nasze szkoły są w ostatnim czasie właśnie ładnie doposażone, nowe sale, nowe kierunki powstają, tak jak klasy mundurowe w naszym tutaj powiecie. I to jest właśnie ta atrakcyjność. I tam była końcówka pytania. Czy potrzebne są zmiany? Jeśli tak, to jakie? Chyba powtórzę to, co mówił poprzednie. To właśnie takie wykluczenie, ja to nazywam też właśnie dojazd naszych uczniów do szkół i powrót ich ze szkół, żeby były dostosowane bardziej do funkcjonowania, do kończenia zajęć, żeby nasza młodzież mogła jeszcze pozostać, rozwijać swoje uzdolnienia, swoje zainteresowania, pasje i żeby nie musiały uciekać, bo trzeba szybko jechać, bo autobus, a potem nie ma kolejnego autobusu. A to, co jeszcze mogę powiedzieć, też bym chciała, żeby te szkoły dla dorosłych, które prowadzę, też były trochę atrakcyjniejsze, a to z kolei znowu zła komunikacja nie pozwala dojechać do naszych szkół, mają lepsze połączenie z Lidzbarkiem i to jest bardzo bolące. Dziękujemy bardzo. Teraz na to samo pytanie odpowie pan Lech Darski, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. A pytanie brzmi: jak oceniają państwo konkurencyjność szkół powiatowych na tle szkół w innych powiatach, ich dostosowanie do potrzeb uczniów czy rynku pracy? Czy potrzebne są zmiany? Jeśli tak, to jakie? Szanowni państwo, mamy w powiecie 4 szkoły powiatowe, jedną szkołę marszałkowską, to jest szkoła z ukraińskim językiem nauczania w Górowie. Każda ze szkół, które funkcjonują w naszym powiecie, jest inna, bo jest liceum imienia Stefana Żeromskiego, która starczy, szkoła, która kształci ogólnie. Jest zespół szkół numer 2 imienia Elizy Orzeszkowej, popularna Aliska, która też ma liceum ogólnokształcące, ale też ma inne kierunki. Jest zespół szkół mechanicznych imienia Kresowiaków i też tam są inne właśnie kierunki. Czasami trudno porównywać konkurencyjność tych szkół, bo każda szkoła jest inna, ale warto podkreślić to, że szczególnie liceum imienia Żeromskiego jest to szkoła, która liczy się w Polsce, która ma olbrzymie osiągnięcia. Zdawalność matur jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W rankingach ogólnopolskich zawsze jest bardzo, bardzo wysoko. To jest bardzo ważne. Szkoły w tej chwili otwierają nowe kierunki, próbują dostosować się do rynku pracy, jaki się tutaj tworzy w naszym powiecie.
powiecie. Tutaj też Ewa wspomniała o szkole mundurowej. W tym roku została otworzona szkoła mundurowa w Zespole Szkół imienia Kresowiaków. Jest, okazuje się, że jest duży nabór do tej szkoły, do tej klasy. I szkoły są dobre, na pewno są dobre w naszym powiecie i na pewno nauczyciele, którzy pracują w tych szkołach, pracują dobrze i starają się, aby poziom tych szkół rósł jak najbardziej. No oprócz tego są jeszcze szkoły dla dorosłych. W jednej ze szkół dla dorosłych również pracuję do dzisiaj. To na razie tyle. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A teraz na to pytanie odpowie pan Marian Wietrak, Komitet Wyborczy Wyborców Bartoszyce 2050. Jak oceniają państwo konkurencyjność szkół powiatowych na tle szkół w innych powiatach, ich dostosowanie do potrzeb uczniów czy rynku pracy? Czy potrzebne są zmiany? Jeśli tak, to jakie? Ja bym się może zastanowił nad formą zastąpienia funkcji byłej szkoły budowlanej. Budowlanka kształciła w zawodach budowlanych. Z doświadczenia zarządzającego firmą wiem, że są potrzebni fachowcy w różnych dziedzinach. Niekiedy bez tej fachowości nie da się wykonywać zawodu, a zwłaszcza oficjalnie, tak? Są potrzebne odpowiednie legitymację, że tak powiem, po uczniowsku. Chodzi mi o to, że też może nie poprzez jakby przywrócenie szkoły, bo to w naszym tu biednym rejonie to jest trochę, byłoby niemożliwe, ale w formie szkoleń, w formie współpracy z, jeżeli chodzi o już te wykonywanie, nauczanie fachowej roboty poprzez właśnie współpracę z przedsiębiorcami. To dla nich samych byłaby korzyść, bo przez dłuższy czas, pamiętam, szukaliśmy na przykład hydraulików. No i zgłaszali się tacy, którzy 20 lat temu wykonywali zawód, a to wiadomo, że już jest spory upływ czasu i technika poszła do przodu. Czy elektryków? Tego typu jakby ginące zawody, które są tutaj nam bardzo potrzebne. Jeżeli taką formę by się znalazło, mówię nie szkoły, ale właśnie taką pośrednią formę nauczania, byłoby to z korzyścią dla naszego regionu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I jako ostatni na to pytanie odpowie pan Zbigniew Pietrzak, Koalicyjny Komitet Wyborców Koalicja Obywatelska. Jak oceniają państwo konkurencyjność szkół powiatowych na tle szkół w innych powiatach? Czy są one dostosowane do potrzeb uczniów i do rynku pracy? I czy potrzebne są zmiany? Jeśli tak, to jakie? Dziękuję za to pytanie. Proszę państwa, ja pozwolę sobie tutaj dodać może troszeczkę dziegciu do tej wypowiedzi poprzednich. Otóż z mojego punktu widzenia i doświadczenia szkoły, które mamy, wymagają zmian i to diametralnych zmian. Dlaczego? Sięgnę tutaj do strategii rozwoju powiatu na 2022-2030, gdzie w sferze społecznej mamy zapis, który odzwierciedla najprawdopodobniej, bo jeżeli jest to strategia rozwoju, poziom edukacji w naszym powiecie. Cytuję. Poziom edukacji w powiecie jest na niskim poziomie. Uczniowie uzyskują niższe wyniki z egzaminów niż odnotowane w przypadku średniej dla województwa. Koniec cytatu. W świetle tego mamy tutaj informację nie zgadzającą się z tym, co mówił przynajmniej jeden z poprzedników, prawda? A więc może jakieś jednostkowe wypadki, jeżeli chodzi o szkolnictwo, o konkretne szkoły, są, że tak powiem, bardzo pozytywne. Chociaż w tych rankingach ostatnich nasze szkoły się nie znajdują. Czy szkoły są dostosowane do rynku pracy? Nie są dostosowane do rynku pracy, ponieważ jest
kiepska współpraca między pracodawcami, między Urzędem Pracy, a między szkołami kształcącymi zawodowo. Czy jesteśmy konkurencyjni? No nie jesteśmy konkurencyjni. Przede wszystkim dowodem na to jest to, że średnio 10-15% absolwentów szkół szkół podstawowych każdego roku ucieka nam z powiatu. W liczbach to w ubiegłym roku to było ponad 100 osób. W tym roku, jeżeli się wskaźnik powtórzy, będzie to plus minus 60-70 uczniów. Jest duży odpływ, ponieważ to są godziny nauczycielskie, to są godziny etatowe, to są miejsca pracy. Pytanie, dlaczego oni uciekają? Myślę, że to jest wyzwanie. A myślę, dlaczego uciekają? I w rozmowach z młodzieżą otrzymujemy informację, że szkoły są martwe. Dziękujemy bardzo. Akurat zakończył się czas. Przed nami jeszcze jedno pytanie, przygotowane przez naszą redakcję w porozumieniu oczywiście z głosami mieszkańców, bacznie obserwujących kampanię wyborczą przed wyborami samorządowymi. Teraz na pytanie jako pierwszy odpowie pan Lech Darski, a pytanie brzmi: jak widzą państwo przyszłość szkół ponadpodstawowych, biorąc pod uwagę demografię? Demografia zależy od nas, także... No tak. Proszę państwa, wobec tego, ale jest to problem. Tak poważnie mówiąc, jest to problem dlatego, że dzieci rodzi się coraz mniej. Demografia to sprawa, która bardzo oddziałuje na szkoły, dlatego że w szkołach jest coraz mniej dzieci i coraz mniej młodzieży. I coś z tym trzeba zrobić, a ilość nauczycieli tak naprawdę zależy od ilości młodzieży, bo więc problem jest duży, na przykład zwalniać nauczycieli, bo jest za mało młodzieży, czy może zmniejszać klasy, prawda, ilościowo, prawda, oddziały i wtedy nie zwalniać tych nauczycieli. To jest duży, duży naprawdę problem i tak naprawdę to wielu mądrych ludzi zastanawia się, co z tym zrobić. I szczerze mówiąc, takiej stuprocentowej pewnej odpowiedzi na to nie ma. Trzeba po prostu coś z tym robić, coś z tym radzić. Zwiększać na pewno atrakcyjność nauczania. Zwiększać atrakcyjność nauczania, żeby nie było tak, że w jednej ze szkół, którą tutaj kierował jeden z kandydatów, była zdawalność matur 70%, a w liceum ogólnokształcącym im. Żeromskiego ponad 90%, prawda? Także tu trzeba po prostu starać się, żeby te szkoły były atrakcyjne, żeby młodzież chciała po szkole podstawowej być tu w naszych szkołach średnich, dlatego że często sporo młodzieży po podstawówce wybiera szkoły poza Bartoszycami, szukając lepszych szkół, lepszych rozwiązań, wyższego poziomu. Czas niestety dziękuję bardzo. Niestety przerywamy w połowie zdania, ale takie są zasady tej debaty, że trzymamy się czasu. Na odpowiedź w tym bloku macie państwo po 2 minuty. 2 minuty przed panem Marianem Wietrakiem z Komitetu Wyborczego Bartoszyce 2050. Jak widzą państwo tworzący komitet przyszłość szkół ponadpodstawowych, biorąc między innymi pod uwagę demografię? Ja miałbym 2 pomysły. Jeden to wspólne działanie miasta i gminy. Bo gmina ma ten sam problem, a często gęsto właśnie likwiduje się małe szkoły, dowozi się kilometrami, dzieci praktycznie idą do pracy zamiast do szkoły. Naprawdę te podmiejskie wszystkie miejscowości powinny, dzieci z tych miejscowości powinny się kształcić w mieście Bartoszyce. Druga sprawa to z kolei jakby rezygnacja z ekonomii. Ekonomia polega na tym, że najlepiej jest, kiedy w klasie jest określona liczba i to duża dzieci, to wtedy jest ekonomia. Trzeba z tym skończyć i może to będzie
jakby nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W tym momencie mnie w mniejszej klasie nauczyciel będzie miał większe możliwości dotarcia do dzieci, będzie miał większą możliwość podniesienia poziomu nauczania. Czego tutaj oczekujemy przecież. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I odpowiedź na pytanie, jak widzą Państwo przyszłość szkół ponadpodstawowych, biorąc pod uwagę demografię. Proszę o odpowiedź pana Zbigniewa Pietrzaka z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Jak widzimy przyszłość, tak? Otóż proszę Państwa, szkoła powinna być przede wszystkim otwarta. Powinna być ukierunkowana na ucznia. Powinna być wolna. Wolna od wszelakiego rodzaju uprzedzeń natury religijnej, natury światopoglądowej. Powinna być szkołą uczącą się, do której uczeń przyjdzie. Nie z obowiązku szkolnego, tylko przyjdzie dlatego, że będzie chciał, że tam będzie czekało na niego coś ciekawego. Tam coś się wydarzy, w czym on będzie mógł brać udział. Dlaczego dzisiaj tak nie jest? Bo nie ma środków finansowych, bo na przykład udział oświaty w budżecie powiatu to jest na przykład blisko 40%, ale naczelnika Wydziału Oświaty mamy na pół etatu. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Albo jest tak doskonały, albo dlatego, że u pana burmistrza pracuje na cały etat i nie ma czasu zająć się oświatą powiatową, która oczekuje pełnego wsparcia. Nauczyciele potrzebują pomocy. Mówimy o pomocy o pomocy psychologicznej. Fiksujemy się tylko na uczniach. A gdzie są nauczyciele w tym wszystkim? Przecież nauczyciele są pierwszymi odbiorcami stanu emocjonalnego ucznia. Oni też mają określoną pojemność, przyjmują to do siebie, muszą być do dyspozycji, może ich też trzeba wesprzeć. Dlaczego nie ma współpracy konkurencyjność szkół? Kiedyś była konkurencyjność szkół, ale był też zespół taki samokształceniowy dyrektorów, którzy się wzajemnie wspierali, ustarali, byli dla starosty wsparciem i cenzorem wprowadzanych zmian. Dzisiaj tego nie ma. Dyrektorzy zostali sami, nauczyciele zostali sami. Praktycznie biorąc, szkoła jest zamknięta, nie bez powodu wiem, że jest martwa. Uczeń chodzi do szkoły, bo musi. A ja bym chciał, żeby uczeń chodził do szkoły, bo chce. I tak samo jak nauczyciele. Dajmy szansę, uwolnijmy szkołę od polityki, od wszelakiego rodzaju niepotrzebnych przepisów. Dajmy wolność. Dziękujemy bardzo. I blok pytań od nas zakończy pani Ewa Kapusto, reprezentująca Komitet Wyborczy Samorządność Plus. A pytanie również dla pani brzmi, jak widzą państwo przyszłość szkół ponadpodstawowych, biorąc pod uwagę demografię? No, demografii nie zmienimy. To już tutaj kolega Leszek powiedział, że od nas zależy, ale ja nie bardzo wiem, ale zależy od nas jako radnych powiatowych to, żebyśmy zrobili wszystko, żeby nasze szkoły były właśnie szkołami otwartymi, nowoczesnymi, które podążają za zmianami cywilizacyjnymi, po to, żebyśmy mogli wypuścić ucznia, wykształcić takiego człowieka młodego, który jest otwarty na nowe technologie, to wszystko zna, wiadomo, że za tym wszystkim idą pieniądze. I tutaj w tym momencie powiat musi wspomóc szkoły, które ja uważam, że funkcjonują dobrze. Natomiast trzeba im pomóc, żeby funkcjonowały lepiej. Nigdy nie jest tak, że siadamy na laurach, że już jest koniec. Jest dobrze, to nie znaczy, że nie ma być lepiej. Tak jak mówimy o wynikach, jeżeli jest na 90%, to niech będzie na 95% wyniki. To są programy typu Erasmus, to są programy, tak jak w tej chwili młodzież realizuje projekty różne społeczne, które otworzą naszą młodzież, która przyjeżdża z małych miejsc, często zagubieni są właśnie na otwarcie na świat, żeby jak pójdą na te studia, czy wyjadą z tych naszych Bartoszyc, z naszego powiatu, żeby nie czuli się gorsi, żeby byli pełnoprawni, równi tym wszystkim, którzy kończą szkoły w większych miastach. Oczywiście za tym wszystkim idą pieniądze, bo szkoły musimy dofinansowywać, bo nauczycieli trzeba wspomagać jak najbardziej. Trzeba wspomagać poradnię pedagogiczno-psychologiczną, bo tam jest duże obłożenie, tam jest pomoc potrzebna i
poradnia robi tyle, ile może, ale potrzeba jeszcze więcej. Naszą młodzież mamy w tej chwili z dużymi problemami, które musimy w jakiś sposób im pomóc rozwiązać. To są nauczyciele, którzy są naprawdę cudownymi ludźmi, którzy są wykształceni w wielu kierunkach, starają się, ale oni też muszą mieć to wsparcie. Wsparcie. Dziękujemy od nas bardzo. Czas minął. Przed nami, proszę Państwa, kolejny blok pytań. Już nie będą one stricte oświatowe. To są pytania od mieszkańców, a więc mogą dotyczyć absolutnie każdego obszaru. A zatem losujemy. I jako pierwszy odpowie pan Zbigniew Pietrzak z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego, Koalicja Obywatelska. Czy istnienie powiatu ma sens? No bardzo trudne pytanie, ale również bardzo trafne praktycznie biorąc. Należałoby się zastanowić, czy gdyby powiat jako jednostka samorządu terytorialnego zniknęła z dnia na dzień z map Polski, czy ktoś zauważyłby ten brak? No oczywiście sobie tutaj żartuję. Myślę, że istnienie powiatu w pewnym sensie ma sens, ponieważ jest to jednak przedłużenie tej władzy rządowej, czy też delegowanie uprawnień, tak, do wykonania określonych zadań w terenie. Natomiast myślę, że należałoby jednak ten powiat dowartościować poprzez przekierowanie pewnych środków, na przykład unijnych, z programów unijnych, właśnie do dyspozycji władz powiatowych. Do dyspozycji starostwa, zarządu czy decyzji na przykład Rady Powiatu. Myślę, że tutaj brak tego czynnika ekonomicznego trochę deprecjonuje znaczenie powiatu. Dziękujemy bardzo. Z pytaniem od mieszkańców zmierzy się teraz pani Ewa Kapusto, reprezentująca Komitet Wyborczy Samorządność Plus. Obietnice obietnicami, ale skąd pozyskać środki na inwestycje? O, skąd pozyskać środki na inwestycje? No w powiecie wiadomo, że powiat nie ma swoich własnych dochodów, tak jak miasto, ale są wszelkiego rodzaju te projekty unijne, które mamy jeszcze 2,5 roku do wykorzystania. I tak jak dużo się zrobiło w tej chwili w powiecie, bo tak jak tutaj widziałam właśnie ten boisko przy Liceum Żeromskiego, tu dachy były porobione, tu te obiekty edukacyjne były może nie wszystkie w 100% dokładnie zrobione, ale jakieś tam nakłady są tutaj pokładane. Dlatego też no myślę, że takimi środkami, bo na pewno nie żadne zbiórki, bo to są za małe pieniądze na jakieś pozyskanie pieniędzy na funkcjonowanie. Tak jak ja myślę tutaj o tej działce edukacyjnej, no to no, sięgajmy po pieniądze unijne. Póki mamy możliwość, póki są, korzystajmy z nich. Dziękujemy bardzo. Teraz pytanie dla pana Lecha Darskiego z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Co i dlaczego należałoby zmienić w szkołach ponadpodstawowych w najbliższej kadencji? Doinwestować. Pieniędzy więcej do szkół trzeba byłoby tutaj przeznaczyć. A oczywiście jest to problem, skąd wziąć, bo tutaj no, Ewa powiedziała, że powiat nie ma własnych dochodów, tych pieniędzy jest mało. Potrzebne są programy unijne różnego typu, które istnieją. Trzeba te programy pisać. Czekają nas inwestycje, na przykład inwestycje w budowa boiska w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Elisce. Buduje się hala sportowa piękna dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, bo to też jest szkoła powiatowa. Prawda? I szkoły powinny być doposażone, jeśli chodzi o wyposażenie klas, czyli więcej tablic interaktywnych, więcej sprzętu takiego nowoczesnego, elektronicznego, bo to często jest tak, że szkoły podstawowe są bardziej wyposażone niż te szkoły średnie. I to jest potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I z pytaniem od mieszkańców zmierzy się teraz pan Marian Wietrak z Komitetu Wyborczego Wyborców Bartoszyce 2050. Czy uważasz, że partie polityczne reprezentowane przez kandydatów mają duży wpływ na kształtowanie polityki lokalnej? Przepraszamy, pytania niektóre są pisane odręcznie i tak trudno jest. Niektóre rozczytać. Czy powtórzyć?
Czy uważasz, że partie polityczne reprezentowane przez kandydatów mają duży wpływ na kształtowanie polityki lokalnej? Myślę, że to trzeba każdy przypadek wziąć osobno. Bo jeżeli weźmiemy przykład miasta Sępopola, no to miasto Sępopol bardzo skorzystało na tym, że właśnie opcją rządzącą był PiS, który rządził również w całym kraju. Ta rzeka pieniędzy, a zwłaszcza wykorzystanych pieniędzy przez Sępopol, myślę, że dała się zauważyć. Czy tak było w powiecie, bo też przecież PiS rządził, tego bym nie powiedział. W związku z tym wydaje się, że to zależy od tych właśnie, którzy z jakby nadania, czy reprezentując właśnie te partie polityczne, no, wchodzą do właśnie zarządów, czy obejmują stanowiska, no to właśnie od nich chyba głównie zależy, jaki ten wpływ jest. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, tak naprawdę zakończyliśmy blok oświatowy. Państwo zmierzyli się z pytaniami od mieszkańców. Pozostaje tak zwana kropka na D i prosimy o podsumowanie. Minutę macie Państwo na podsumowanie swoich wypowiedzi, tudzież odniesienie się do wypowiedzi kontrkandydatów. Jako pierwszy prosimy o wypowiedź pana Zbigniewa Pietrzaka. Dziękuję bardzo. No, skorzystam z tego, żeby się odnieść do kolegi Darskiego, ponieważ zostałem w jakiś sposób wywołany do tablicy. Otóż kolego Darski, 5 lat temu też spotkaliśmy się na debacie edukacyjnej i wówczas zgodził się pan ze wszystkim tym, co mówiłem, a o braku współpracy z pracodawcami, o modernizacji szkół, o innowacyjności i o wielu innych jeszcze tematach. Dzisiaj widzę, że się bardzo różnimy. Przywołuje pan tu wybrany jakiś rok, jeżeli chodzi o wyniki maturalne. Oczywiście były takie, ale nie tylko w mojej szkole. To po pierwsze. A po drugie, powinien pan doskonale wiedzieć, że sukces edukacyjny ucznia jest ważniejszy, aniżeli wynik na przykład maturalny, ponieważ przystąpienie do matury jest decyzją prywatną, jest poza cyklem kształcenia już. To po pierwsze. A po drugie, oczywiście, boisko w ZSP 2 na pewno się przyda. Natomiast ja bym chciał, żebyście, szkoda, że nie zrealizowali obietnicy, bo 5 lat temu też niestety była deklaracja z waszej strony, że wyremontujecie końca, dach. Minuta dobiegła końca. Dziękujemy. Teraz o podsumowanie swojej wypowiedzi w kategorii oświata ma pani Ewa Kapusto z Komitetu Wyborczego Samorządność Plus. Proszę bardzo. Ja po prostu chciałam tylko tak podsumować w takim doborowym towarzystwie ludzi znających się tutaj na oświacie. Powiem tak, naprawdę marzeniem jest, żeby marzeniem, ale to jest chyba do zrealizowania, więcej finansów, więcej finansowych nakładów na szkoły, żeby mogły zrealizować to, co mają w swoich założeniach, żeby poszło wszystko na tego ucznia, bo on jest najważniejszy w tym całym procesie. To właśnie myślę, że to jest taka działka, edukacja jest bardzo trudną działką, kłopotliwą, bo potrzebuje dużo pieniędzy, ale myślę, że to jest do zrobienia. Jeżeli się dobrze za to wezmą radni powiatowi, to na pewno w każdej szkole będzie zrobiony dach i wszystkie inne takie rzeczy potrzebne będą zrobione. Natomiast ja dziękuję Państwu bardzo i jako Komitet Samorządność Plus nie jesteśmy związani z żadną partią, więc zapraszam jako właśnie ci, którzy pracują i działają na rzecz miasta. Dziękujemy bardzo. I o podsumowanie prosimy teraz pana Kadarskiego z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, szkoda, że boisko przy Elisce nie powstało w czasach, kiedy pan tutaj Pietrzak był przez wiele lat dyrektorem szkoły i to był na dodatek jeszcze w sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Dach w odzieżówce, przepraszam, w cudzysłowie w odzieżówce będzie robiony, już jest, są rozpoczęte prace ku temu. Proszę Państwa, w szkole uważam, że powinno być więcej historii, więcej spotkań, takie spotkania historyczne,
pedagogiczne się w szkołach odbywają, na przykład spotkanie z panem Żurkiem, z panem Lubijewskim, z panem wiele innych rzeczy. To jest bardzo ważne i ja myślę, że warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość, na listę numer jeden, dlatego że my mamy naprawdę duże plany w tej chwili, żeby w szkołach było dużo, dużo lepiej i ta kontynuacja jest tam naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I o podsumowanie prosimy pana Mariana Wietraka z Komitetu Wyborczego Wyborców Bartoszyce 2050. Proszę państwa, tak jak z pytań stawianych przez państwo, tak samo jak z naszych wypowiedzi, wynika, że w wielu dziedzinach występują zagrożenia, pytania o przyszłość. Ja mam nadzieję, że do roku 2050, tak jak właśnie nasz komitet troska się o właśnie tą datę, że w tej dacie dużo z tych problemów zostanie przezwyciężonych i będziemy bardziej pozytywnie myśleć o przyszłości. Myślmy pozytywnie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Tym samym zakończyliśmy nie tylko tę część debaty wyborczej, debata część oświatowa. No cóż, za nami już druga debata wyborcza przygotowująca wyborców do oddania głosu w wyborach samorządowych. Tym razem na kandydatów do Rady Powiatu Bartoszyckiego. Na emisję powtórkową debaty zapraszamy do programu lokalnego telewizji kablowej Barcat w czwartek o godzinie 10 i tego samego dnia o godzinie 18. Zapraszamy przed telewizory lub tutaj do sali widowiskowej Bartoszyckiego Domu Kultury na debatę wyborczą z kandydatami do Rady Miasta Bartoszyce. Dziękujemy za uwagę. I do zobaczenia.